Tytuł: Kulturalizm Jana Staczniuka, czyli rewolucja konserwatywna po polsku. Autor: Gaweł Strządała. Publikacja: 25 listopada 2013 roku, nowadebata.pl. Źródło: konserwatyzm.pl. Narracja: Fonoteka Katechona. Tekst: Zaruga zwalczała wpływy katolicyzmu w społeczeństwie polskim, czym różniła się od znacznej części obozu narodowego. Krytykując większą część nowożytnej kultury polskiej i przeciwstawiając jej prehistoryczną tradycję słowiańską, nie miało to ugrupowanie wiele wspólnego z tradycyjnym polskim konserwatyzmem. Zaróżanie byli też odrębnym ruchem niż niemiecki narodowy socjalizm, krytykowali włoski faszyzm. Od komunistów różniła ich, mimo poparcia dla gospodarki centralnie planowanej i panslawizmu geopolitycznego, koncepcja kulturalizmu wypracowana przez Jana Staczniuka. Kulturalizm zakładał prymat świadomości, ideologii i kultury nad gospodarką, odwrotnie niż marksizm, który uważał przeobrażenia w nadbudowie jako efekt przekształceń w bazie. Zaruga była więc ruchem politycznym nowego typu, można by go porównać do ugrupowań niemieckiej rewolucji konserwatywnej, zwłaszcza niemieckich narodowych bolszewików Ernsta Niekisza. Podobieństwo to nie oznacza, że Zaruga miała jakiekolwiek związki organizacyjne czy afiliacje ideologiczne z ugrupowaniem niemieckich narodowych bolszewików. Staczniuk był głównym ideologiem środowiska Zarugi, jego idee były rozwijane przez współtowarzyszy i niekiedy radykalizowane. Mimo wczesnego radykalnego nacjonalizmu Zarugi, jak i późniejszego flirtu z totalitaryzmem komunistycznym spowodowanej swoiście rozumianym pragmatyzmem, Jan Staczniuk uważał totalitaryzm za wypaczenie. Świadczy o tym wydanie przez niego książki Piątek zagadnienia totalizmu w roku 1943, czyli w trakcie trwania okupacji hitlerowskiej. Dokonał w niej druzgoczącej krytyki totalitaryzmu w każdej postaci, to jest hitleryzmu, stalinizmu, faszyzmu włoskiego i militaryzmu japońskiego. Zjawisko totalitaryzmu traktował on jako chorobę cywilizacji mimo nieskrywanego podziwu dla rozmachu gospodarczego totalitarnych państw. Energia niemieckiego narodu, tłumiona jego zdaniem przez warunki traktatu wersalskiego, znalazła ujście w narodowym socjalizmie. Stary mieszczański restauracjonizm nie był w stanie przeciwstawić się komunizmowi, więc nowy ruch Adolfa Hitlera musiał być ekspansywny i równie totalistyczny jak bolszewizm. Sfera przeżyć religijnych, metafizycznych, artystycznych, nauka, życie umysłowe we wszelkich jego przejawach, jak rodzina, zainteresowania indywidualne i społeczne, wszelkie siły, muszą stać się ofiarą wykolejenia totalistycznego. Gdy na Zachodzie obowiązywała teoria rasy i przestrzeni życiowej, na Wschodzie w Związku Sowieckim te same zasady państwa totalnego występowały pod innymi nazwami. Ideały rewolucji socjalistycznej i internacjonalizmu były narzędziem ekspansji i opanowania Europy przez ZSRR. Europa to półwysep Euroazji, który komuniści chcieli zjednoczyć politycznie z resztą kontynentu. Staczniukowi wprawdzie imponował rozmach industrializacji sowieckiej, zdawał on sobie jednak sprawę z tego, że służyła ona przede wszystkim przygotowaniu nowej wojny. Struktura państwa sowieckiego była, według niego, klasycznie totalna. Wszystkie normy właściwe państwu totalnemu były tam urzeczywistnione w doskonałym stopniu. Dekoracje i obrazy są inne, treść polegająca na przepływie energii, na wykolejeniu przyrostu mocy sprawczej w łożysko pogoni za potęgą ta sama. Przyczyną totalizmu sowieckiego były też tłumione w okresie carskim dążenia społeczne, które swoje ujście znalazły w rewolucji. Mimo więc obiektywnych, zdaniem Staczniuka, przyczyn powstania totalitaryzmów, były one wypaczeniem normalnego rozwoju cywilizacji. W ostatnim rozdziale tej książki, zatytułowanym Przezwyciężenie totalizmu, zaprezentował wizję powojennej Polski jako narodowej wspólnoty tworzącej. Uzbrojenie cywilizacyjne Polski nie może nosić charakteru przygotowawczego do totalnej wojny, lecz ma utorować drogi do wyższego typu życia, podnosząc poziom duchowy i społeczny milionów jednostek żyjących dziś poza świadomym udziałem w tworzeniu dziejów. Jak dokonać owego podniesienia duchowego i moralnego narodu polskiego? Tutaj dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnych tez Jana Staczniuka dotyczących roli religii w życiu narodów, a zwłaszcza roli religii katolickiej w Polsce. Napisał on w roku 1941 pracę zatytułowaną Mit słowiański, w której dał wyraz swoim słowianofilskim skłonnościom. Uważał, że Polska w przyszłości będzie młotem zaróżnym słowiańszczyzny. Oceniał jednocześnie negatywnie fakt przyjęcia religii chrześcijańskiej przez narody słowiańskie, w tym przez Polskę. Chrześcijaństwo, w jego opinii, zniweczyło dawne wierzenia Słowian i nadało inny sens dawnym tradycjom. Przeciw Sławi występuje dwóch śmiertelnych nieprzyjaciół: jeden, antymit judeo-chrześcijański, dążący do zabicia w nas duszy, skaleczenia nas według swego robaczywego ideału ewangelicznego, i dwa, Germanowie zorganizowani w Imperium Europejskie, uzbrojeni w olbrzymi dorobek Rzymu, idea imperium. Co wobec tego mieli robić Słowianie? Według Staczniuka były dwie drogi: bronić się do upadłego albo przyjąć chrześcijaństwo i łagodzić jego skutki. Oba rozwiązania okazały się nieskuteczne. Podzieleni politycznie Słowianie nie dali rady przeciwstawić się zjednoczonemu imperium uniwersalnemu, jakim było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Germanie oddzielali Słowiańszczyznę od cywilizacji rzymskiej, którą przejęli i wykorzystali dla własnych celów. Cóż bowiem mogły przeciwstawić pogańskie, odosobnione plemiona Sławi, wyznające swoje plemienne bogi, imperium powszechnemu, jednoczącemu zachodnią Europę, mobilizującemu się na wezwanie święta Bernarda z Clairvaux. Powszechny zarzut, dlaczego się nie zjednoczyli, wynika z braku perspektywy. Europa Zachodnia była zjednoczonym imperium, mogła wyłaniać takie postacie jak Karol Wielki, Barbarossa, Otton, Henryk Lew i inni, gdyż w ciągu długich wieków przejmowała dorobek cywilizacji rzymskiej, jej uniwersalne idee. Słowianie zachodni, Polacy, Czesi, przejęli później cywilizację zachodnią, więc nie byli przygotowani do stworzenia kontrimperium w Europie Środkowo-Wschodniej, gdyż Germanie nie dopuścili do powstania nowego ośrodka dyspozycji politycznej. Sytuacja była tragiczna tym bardziej, że nowo ochrzczeni książęta słowiańscy wykorzystywani byli do walki przeciw swoim słowiańskim braciom. Drugim negatywnym czynnikiem oddziałującym na Słowian, oprócz czysto imperialnej działalności Germanów, był wpływ judeo-chrześcijaństwa. Religia ta wypaczała naturalistyczną tradycję i religię Słowian. Na kartach mitu słowiańskiego w następujących słowach rozprawiał się Staczniuk z religią chrześcijańską. Niszcząc kulturę starej Sławii, judochrześcijaństwo ułatwiało sobie zadanie poprzez przyswajanie jej strzępów, o ile z nich udawało się wyczebić ducha pozytywnego stosunku do życia. Radosne obrzędy witania wiosny, lata, uroczystości postrzyżyn, ślubów, zostały przenicowane jako płaczliwe, gorzkożalizmem nadziane święta obrzezanych dostojników palestyńskich judochrześcijaństwa. Przyjęcie chrześcijaństwa przez narody słowiańskie zaowocowało, w opinii Staczniuka, paraliżem kulturowym, który nazwał bezdziejami sławskimi. Antymit judeo-chrześcijański osiągnął swoje apogeum w krajach słowiańskich, wyniszczając tradycyjne podglebie kulturowe słowiańszczyzny. Dumnych Sławów przemienił w ubogich duchem, zbliżył ich do swego ideału maluczkich i kazał się jeszcze tym chlubić. Według Staczniuka narody słowiańskie uległy bardziej dogłębnej chrystianizacji niż ludy germańskie, w których zachowały się tendencje pogańskie. W ich instytucjach wojennych, obyczajach, poezji, podaniach, mitologii, uchowało się wiele zwyczajów pogańskich, twierdził. Germanie, tworząc imperium europejskie będące zbrojnym ramieniem Kościoła, mogli pozwolić sobie na więcej niż Słowianie. Chrześcijaństwo nie wywarło na nich większego wpływu, co zdaniem Staczniuka zaowocowało później reformacją Marcina Lutra i wspaniałym rozwojem kapitalistycznych stosunków społecznych. Słowianie przyjęli chrześcijaństwo bardziej dosłownie, więc albo zostali przy katolicyzmie, prawosławiu na wschodzie, albo kiedy przyjęli protestantyzm jak Czesi, zostali spacyfikowani i podporządkowani Habsburgom. Najważniejszym dziełem Jana Staczniuka była wydana w 1939 roku książka Piątek Dzieje bez dziejów. Stanowiła ona próbę syntezy dziejów przedrozbiorowej Rzeczpospolitej oraz odpowiedzi na pytanie o przyczyny upadku tamtego państwa. Staczniuk podsumował też w niej dorobek odrodzonej w 1918 roku Rzeczpospolitej, której efekty, jego zdaniem, były raczej mizerne. Zastanawiał nad przyczynami niedorozwoju współczesnej mu Polski, której marazm określał jako recydywę saską. Autor doszedł do wniosku, że decydujący wpływ na przyszłość i teraźniejszość narodu polskiego ma jego charakter narodowy, rozumiany jako suma dyspozycji decydujących o postawie życiowej milionów jednostek. Postawa ta wyznacza rytm życia i tempo rozwoju cywilizacyjnego. Zdaniem ideologa Zarugi charakter grupy narodowej formowany jest przez dwa czynniki, rasę, typ antropologiczny składający się na daną grupę narodową i środowisko naturalne, flora, fauna, ukształtowanie terenu. Kolejną kwestią jest typ kulturalny i panujący system wartości. Na samym wstępie Staczniuk odrzucał czynniki rasowe jako odpowiedzialne za polskie wady narodowe. Twierdził, powołując się przy tym na Romana Dmowskiego, że pomiędzy Polakami a Prusakami nie ma żadnych różnic rasowych, gdyż Prusacy to w dużej mierze potomkowie Pomorzan, Słowian nadbałtyckich albo czystej krwi Polaków. Ten sam materiał genetyczny, lecz wychowany w innej szkole państwowej, wydał tak silny i żywotny naród, który zorganizował całe Niemcy. Środowisko geograficzne nie mogło też wpływać na charakter narodowy Polaków w sposób zasadniczy, ponieważ inne narody słowiańskie żyły w tych samych warunkach klimatycznych co Polacy, a jednak posiadały inny charakter narodowy. Staczniuk odrzucał też argument, że sposób życia Polaków determinował rolniczy typ polskiej gospodarki. Twierdził, że Prusy do 1870 roku również były krajem rolniczym, opartym o junkrów, jednak nie wpłynęło to negatywnie na ich ekspansjonizm. Kwestionował również pogląd, jakoby dominacja szlachty była główną przyczyną wad charakteru narodowego. Dopiero 20-lecie niepodległego bytu dostarcza niezbitych argumentów na to, iż te ZW wady charakteru nie są czymś właściwym szlachcie, lecz całemu narodowi. Według Staczniuka po 1918 roku próbowano jakoś wytłumaczyć wady charakteru narodowego, więc mówiono o miazmatach niewoli. Jego zdaniem opinia ta nie wytrzymywała krytyki. Prawdziwą przyczyną tego stanu rzeczy był typ kulturowy dominujący w Polsce, oparty o światopogląd katolicki. Katolicyzm bowiem stanowi szkielet polskiego typu kulturalnego, on to ukształtował nasz dzisiejszy styl duchowy, twierdził ideolog Zarugi. Staczniuk zwracał uwagę na fakt, iż większość historyków piszących dzieje Polski i słowiańszczyzny kierowała się sugestiami antymitu judochrześcijańskiego i była wyrazicielami zawartego w nim systemu wartości. Naturalną więc rzeczą było, iż badacze ci nie mogli zdobyć się na krytycyzm wobec, jak to określał Staczniuk, ciągu paraliżu kulturowego. Cała ich uwaga skupiała się na skutkach, a nie na przyczynach rozstroju. Zdaniem Staczniuka zwycięstwo kontrreformacji w Rzeczpospolitej obojga narodów spowodowało jej upadek gospodarczy, a następnie spowodowało rozbiory. Jednocześnie kultura polska tak stopiła się z rzymskim katolicyzmem, że praktycznie wszystko, co stanowiło polski ideał grupy, miało swoje źródła w katolicyzmie. Zgadzał się tym samym z poglądem Romana Dmowskiego, że katolicyzm stanowi istotę tego, co rozumiemy przez polskość. Staczniuk uważał jednak ten fakt za negatywny. Twierdził, że katolicyzm wytwarzał system otok ekonomicznych, w których żyła każda rodzina szlachecka. Był to system zamknięty, cechujący się minimalną wymianą ze światem zewnętrznym i powrotem do gospodarki naturalnej. Charakteryzował się odwrotem od kapitalistycznego systemu ku gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej. Z takiego stosunku do gospodarstwa domowego powstało uszczuplenie wymiany oraz zanik handlu pomiędzy wsią a miastem. Zdaniem Staczniuka szlachecka pogarda wobec miasta, handlu i rzemiosła miała źródła katolickie. Konsekwencją tego stanu rzeczy była a. grawitacja ku otoce ekonomicznej, b. skleroza otoczna, c. pauperyzacja, d. nadkonsumpcja i system realizacji nadkonsumpcji, e. kres ludnościowy. Jednak całkowite zamknięcie nie było możliwe z uwagi na nacisk świata zewnętrznego. Uzupełnieniem więc tego systemu byli Żydzi, którzy wraz z szlachtą polską tworzyli symbiozę. Reprezentowali oni gospodarcze interesy szlachty, często zostawali ekonomami, prowadzili karczmy, młyny. Rola żydostwa w życiu polskim jest wyrazem głębokiej symbiozy. Struktura ekonomiczna narodu, jako jedno z dalszych ogniw ciągu harmonicznego, prowadziła z nieubłaganą koniecznością do sytuacji, której żydostwo mogło zaradzić. Spekulatywny, nietwórczy, pasożytniczy charakter żydostwa doskonale pasował do pochodnych polskiej ideologii grupy, twierdził ideolog Zarugi. Symbioza ta utrwaliła w jeszcze większym stopniu autarkizację szlacheckich gospodarstw domowych. Dzięki żydostwu katolicka indywidualność duchowa narodu miała możliwość pełnego rozwinięcia się. Innymi słowy, żydostwo jest uzupełnieniem duchowej natury polskości i ramieniem uzupełniający organizm gospodarczy narodu. Autarkizacja gospodarstwa domowego przejawiająca się również zwiększoną eksploatacją chłopa. Chodziło o takie unormowanie stosunków, by z minimalnym wytężeniem pracy i wysiłku organizacyjnego osiągnąć minimum egzystencji, twierdził Staczniuk. Kurczeniu ulegały dziedziny pracy wymagające skupienia, autodyscypliny, napięcia myśli i woli. Powodowało to wszystko zanik postępu organizacyjno-gospodarczego, upadek techniki produkcyjnej i jej prymitywizacji. Pogłębiało się obniżenie społecznej wydajności pracy, a co za tym idzie atrofia zdolności kapitałotwórczej w organizmie gospodarczym i zamarcie gospodarstwa społecznego w sklerotycznym bezruchu. Według ideologa Zarugi od początku XVII wieku mamy do czynienia z zanikiem jakichkolwiek akumulacji w gospodarstwie polskim. Gospodarka narodowa rozsypuje się na drobne rodzinne otoki ekonomiczne, które cechuje zanik postępu w metodach produkcji, ustabilizowanie się na niezmiennym poziomie czynnika kapitałowego, unieruchomienie i zesztywnienie wszystkich elementów gospodarczych. Jak wiadomo, kto nie idzie do przodu, ten się cofa, więc efektem było uśpienie całego narodu, bierność, marazm i upadek gospodarczy. Czasy saskie zdaniem Staczniuka to okres doskonałego domknięcia się katolickiego modelu społecznego, kiedy to nadkonsumpacja osiągnęła swoje apogeum. Tutaj powstaje pytanie, dlaczego w innych krajach katolickich skutki nie były tak tragiczne? Dlaczego tak rozległe i ekspansywne imperium jak Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć? Staczniuk dowodzi, że zaistniał tutaj pewien zbieg okoliczności polegający na tym, że tylko w Rzeczpospolitej katolicyzm połączył się z demokracją szlachecką, podczas gdy w innych krajach połączył się z absolutyzmem. Hierarchiczna struktura tych państw urabiała propaństwowo inne narody katolickie. Jak twierdził, na Zachodzie natomiast, katolicyzm jako narzędzie swoje używał wyłącznie systemy rządów monarchicznych. We Francji jeszcze 40 lat temu pojęcie katolik było równoznaczne z przynależnością do obozu monarchicznego. W Polsce było inaczej, katolicki kler, przeciwstawiając się państwu, postawił na szlachtę, która osłabiała państwo. Z jednej strony szlachta cieszyła się złotą wolnością, a drugiej strony dumnie obnosiła się z tym, że jest obrończynią chrześcijaństwa. Konfederaci barscy walczyli nie tyle w obronie państwa polskiego, ile w obronie świętej wiary katolickiej i złotej wolności. Nieraz słyszy się zarzut, że w czasach saskich nie było patriotyzmu wśród szlachty. Ideolog Zarugi twierdzi, że patriotyzm był w tym czasie bardzo mocny, lecz skierowany był przeciwko państwu. Anarchistyczny bunt przeciwko silnemu państwu doprowadził w konsekwencji do targowicy, zaś reformy Sejmu Czteroletniego i Konstytucja 3 maja były próbą podjęcia walki ze skutkami niedorozwoju Rzeczpospolitej, a nie z jej głównymi przyczynami. Według Staczniuka sięgnięcie po obcą pomoc przez targowiczan było w tym wypadku zwykłym, dopuszczalnym etycznie sposobem obrony moralnych i słusznych prawd przed zbrodniczą kliką zamachowców. Ogół szlachecki był moralnie przekonany, że nowa konstytucja jest złem wyrosłym z niskich pobudek, godzących w najwyższe wartości kultury i bytu polskiego. Paradoksalnie okres zaborów został relatywnie dobrze oceniony przez autora Dziejów bez dziejów. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski nie był to okres zmarnowany, ponieważ katolicka harmonia socjalna została wtedy zahamowana. Nastąpił dynamiczny rozwój kapitalizmu w poszczególnych zaborach. Rozwinął się przemysł, zwłaszcza w Królestwie Polskim, w zaborze pruskim natomiast podniesiony został poziom rolnictwa. Najgorzej przedstawiała się sytuacja galicyjskiej wsi, w regionie tym panował też niedorozwój przemysłowy. Zabei stwarzały możliwość kontaktu z innymi narodami. Polacy, aby przetrwać, musieli się przystosować i konkurować z innymi narodami, co inicjowało nowe metody produkcji. Państwa zaborcze, zdaniem Staczniuka, uwłaszczyły chłopów i budowały nowoczesne społeczeństwo. Polacy przynajmniej częściowo wyszli ze swoich otok ekonomicznych. Burzliwie rozwijający się kapitalizm zmuszał ich do przedsiębiorczości i aktywności. Jednak to nie Polacy byli kapitanami przemysłu, nie naród polski stworzył kapitalizm. Sektor kapitalistyczny, zdaniem Staczniuka, miał korzenie zagraniczne, został sztucznie przeszczepiony u nas z zachodu. Powstawały w Królestwie Polskim oazy wysokiego rozwoju takie jak Zagłębie czy Łódź, gdzie dominował kapitał niemiecki i żydowski. Zadecydowały o tym dwa fakty: po pierwsze, polityka gospodarcza Królestwa Kongresowego świadomie dążąca do przyciągania kapitału zagranicznego oraz osiedlania się Niemców i Żydów. Stosowano w tym celu takie instrumenty jak ulgi podatkowe oraz zwolnienia ze służby wojskowej. Po drugie, zniesienie granicy celnej między Królestwem Polskim a Imperium Rosyjskim spowodowało dynamiczny rozwój handlu i przemysłu. Kapitalizm nie powstał zatem w Polsce oddolnie, lecz został zaimportowany. Rola elementu polskiego sprowadzała się do funkcji wykonawczych, konkludował Staczniuk, co wiązało nieraz z wielkim wysiłkiem fizycznym oraz umysłowym, lecz wolne było od wszystkiego, co składało się na przedsiębiorczość kapitalistyczną, jej duch ryzyka, odwagi, napiętej woli i giętkiej spekulatywnej myśli. Inaczej rozwój rolnictwa następowała w zaborze pruskim. W latach około 1890 roku przeszli Niemcy do rozwijania rolnictwa. W ciągu 15 lat osiągnięto w tej dziedzinie ogromne sukcesy. Ludność polska zaboru pruskiego stanęła przed alternatywą utracenia ziemi lub przystosowania się do tempa intensyfikacji gospodarstwa, nadawanego przez Niemców. Zdaniem Staczniuka wybrano to drugie rozwiązanie, podnosząc tym samym poziom polskiego rolnictwa. Oazą wzrostu gospodarczego w zaborze pruskim był Śląsk. Polska reakcja na deformację katolickiej harmonii socjalnej była dwojaka. Katolicki personalizm podzielił się na dwa obozy, prawy personalizm i lewy personalizm. Na ten pierwszy składał się przekształcony nieco sektor tradycyjny, reprezentowany przez katolicyzm, jego rozwinięciem zaś był mesjanizm, słowiańszczyzna, spirytualizm. W działaniach politycznych przejawiał się on jako ciąg nieudanych powstań. Lewy personalizm to środowiska lewicowe i socjalistyczne, które obok środowisk katolickich i masonerii, również reprezentowały współkulturę. Socjalizm polski to przede wszystkim wizja minimum wysiłku, wyrugowanie konieczności napięcia, gorące pragnienie niezmąconego spokoju, no i maksimum poborów. W ujęciu Jana Staczniuka socjalizm polski to nic innego jak lewe skrzydło katolicyzmu. Antyklerykalizm czy nawet ateizm lewicy niczego nie zmienił, polska lewica walczyła wyłącznie z zewnętrznymi przejawami katolicyzmu, zaś dyspozycje psychiczne zostawały te same. Dawnego szlachcica na zagrodzie zastępował zdeklasowany szlachcic socjalista, użalający się nad losem ludu, a dokładniej swoim własnym losem. Socjalista polski z pogardą patrzył na bogacącego się burżuja, tak jak jego protoplasta dawny szlachcic na kogoś, kto parał się handlem. Lewy personalizm był personalizmem w gruncie rzeczy dawnym, a tylko przystosowanym do nowych okoliczności, usiłującym w nim wić swoje gniazdko odpowiadając starym skłonnościom i dyspozycjom, stwierdzał Staczniuk. Konstruktywne strony marksizmu zostały, w jego przekonaniu, na zawsze czymś obcym polskim socjalistom, przyswojono sobie z niego tylko to, co wiąże się z konsumpcją, a więc dochodami, redystrybucją, dzieleniem. W zagranicznych partiach socjalistycznych te wątki również były obecne, ale nie na pierwszym miejscu, jak miało to miejsce w Polsce, wołanie o sprawiedliwość jest tonem najbardziej się przewijającym w ideach lewicy polskiej. Brzmi on znacznie silniej niż w innych ruchach społecznych Europy. O ile dawny sarmatyzm przejawiał się w nowej szacie mesjanizmu i kultu powstań, to lewy personalizm eksplodował wraz z rewolucją 1905 roku. Niestety, żadne ze skrzydeł personalizmu nie wytworzyło w Polakach dyspozycji do codziennej ciężkiej pracy. Druga Rzeczpospolita była państwem stworzonym, z jednej strony, przez socjalistów niepodległościowych, lewy personalizm, z drugiej strony przez konserwatystów, ludowców i coraz bardziej katolicką endecję, prawy personalizm. Nastąpiła w tym okresie recydywa saska, czyli powrót do katolickiej harmonii socjalnej w nowej formule. Indywidualizm wegetacyjny zaczął tworzyć nowe otoki ekonomiczne w odrodzonym państwie. Biurokracja i etatyzm były tymi sferami życia gospodarczego, do których naturalne predyspozycje psychiczne Polaków pasowały jak ulał. Wrodzone dyspozycje do biurokracji u Polaków są bezsporne. Wytłumaczyć je łatwo. Poza rolnictwem jest to jedyna, zdaje się, dziedzina, gdzie mogą powstać otoki ekonomiczne w tak doskonałej postaci. Nie ma tu konieczności jakiejś choćby minimalnej koncentracji i napięcia wewnętrznego. Odczuć to musiał chyba każdy, kto z urzędami w Polsce miał do czynienia. W okresie zaborów nastąpiła deformacja otok ekonomicznych zmuszająca naród polski do pewnego wysiłku, natomiast po 1918 roku cechy szlachetczyzny, zdaniem Staczniuka, nie są cechami jakiejś grupy społecznej, tylko polską ideologią grupy. Wola minimum egzystencji przy minimum wysiłku jest cechą charakterystyczną dla całego narodu polskiego, wszystkich jego warstw, inteligencji, chłopstwa, szlachty itp. Demokratyzacja odrodzonej Rzeczypospolitej nic nie mogła tu zmienić, gdyż wszystkie warstwy społeczne reprezentowały ten sam system wartości. Bilans dwudziestolecia międzywojennego, zdaniem ideologa Zarugi, nie był dodatni. Nastąpiła w tym czasie dość znaczna degradacja gospodarki narodowej. Odpadły w tym czasie czynniki zewnętrzne, powiązania gospodarcze z czasów zaborów, więc oazy wysokiego wzrostu straciły rozmach i przestały się rozwijać. Nastąpił zanik produkcji, co wyraża się nie tylko w obniżeniu stopy życiowej, lecz również w zaniku zdolności kapitałotwórczych. Rozwój gospodarczy Polski w okresie międzywojennym szedł dwiema drogami: sektor przedkapitalistyczny ciążący ku wegetacyjnemu poziomowi życia gospodarczego oraz sektor kapitalistyczny, przedwojennego pochodzenia, to jest oazy wysokiego poziomu produkcyjnego. Sektor kapitalistyczny miał korzenie zagraniczne i został sztucznie zaimportowany z Zachodu. Polska międzywojenna dążyła za wszelką cenę do utrzymania oaz wysokiego rozwoju, więc wyzyskiwała sektor przedkapitalistyczny, jeszcze bardziej pogłębiając różnice pomiędzy tymi sektorami. Polityka gospodarcza Polski w tym czasie opierała się, według Staczniuka, na trzech zasadach. Pierwsza dotyczyła zachowania za wszelką cenę istniejących oaz wysokiego rozwoju w stanie nieuszczuplonym, był to program minimalny. Następnym krokiem miało być dokompletowanie oaz, unowocześnienie i przystosowanie ich do nowych okoliczności, w jakich się znalazły w państwie polskim. Po trzecie, planowano dokonać potężnego rozwinięcia oaz wysokiego poziomu do stopnia zapewniającego możliwość podniesienia sektora tradycyjnego, czyli rolnictwa, był to program maksymalny. Jak realizowano ten plan? Dotowano sztucznie sektory gospodarcze wysokiego rozwoju, wprowadzając jednocześnie tysiące przepisów regulacyjnych. Na pierwszym miejscu były zarządzenia wkraczające w aparat produkcyjny, czyli subwencjonowanie, koncesjonowanie, zrzeszanie przymusowe, przydział zamówień, monopol, przedsiębiorstwa uprzywilejowane, spełniające specjalną rolę przedsiębiorstwa państwowe. Następnie wprowadzano zarządzenia oddziałujące na ceny, w tym fundusze wyrównawcze, polityka walutowa, polityka celna, kartelizacja, premie, taksy minimalne i maksymalne. Staczniuk zwracał również uwagę na liczne zarządzenia oraz politykę kredytową, kredyty celowe, zróżnicowaną stopę procentową, różne rodzaje subwencji. Wreszcie wdrażano zarządzenia natury administracyjnej, fiskalnej oraz ustawodawstwo upadłościowe z jego rozległymi konsekwencjami. Treść kapitalizmu polskiego była, w przekonaniu Staczniuka, najgłębiej etatystyczna, państwowa. W konsekwencji oazy wysokiego wzrostu swoje istnienie zawdzięczały wyłącznie państwu. Oprócz tych zjawisk istniał także etatyzm uzupełnień wynikający z załamania się rynków wschodnich i zachodnich. Staczniuk zaliczał do tej kategorii politykę morską i budowę portów Gdyni, linie węglowe, stocznie, porty, flotę, handel zagraniczny. Rozbudowywano również przemysł zbrojeniowy, w tym Centralny Okręg Przemysłowy. W większości były to inwestycje państwowe. Tak głęboką hegemonię państwa w procesach gospodarczych spotykamy tylko w systemie gospodarki sowieckiej, niemieckiej, może w pewnym stopniu japońskiej i nigdzie więcej, twierdził Staczniuk. Przedwojenna Polska jego zdaniem nie była więc państwem kapitalistycznym. Pozostała tylko świadomość kapitalistyczna i język dawnych pojęć. Z niedorozwojem gospodarczym państwa starano się walczyć już wcześniej. Pierwszym sanacjonizmem w historii Polski była, w opinii Staczniuka, epoka Sejmu Czteroletniego z Konstytucją 3 maja. Drugi sanacjonizm to epoka od 1926 r. do wybuchu II wojny światowej. Były to działania nieskuteczne dlatego, że walczono ze skutkami złego stanu rzeczy, a nie z przyczynami. Główną przyczyną złego stanu rzeczy był, w przekonaniu Staczniuka, dominujący w Polsce typ kulturowy. Najpierw walczono więc z sejmokracją, uważając, że wzmocnienie władzy państwowej rozwiąże problemy niedorozwoju państwa. Następnie walczono z partyjnictwem, dlatego utworzono BBWR. Równolegle przebiegał rozwój sanacjonizmu w gospodarce. Celem państwa było szybkie uprzemysłowienie. Wykorzystywano w tym celu instalacje produkcyjne odziedziczone po sektorze kapitalistycznym, miały one spełniać rolę koła zamachowego gospodarki. Na masową skalę stosowano politykę zamówień państwowych, politykę zatrudnienia, koncesje. Za pomocą tych dźwigni przepompowywano krew gospodarczą z rolnictwa, rzemiosła itp. i wtłaczano w arterie oaz wysokiego poziomu, po to aby zapewnić im optimum istnienia, z którego miała wyniknąć wysoka rentowność, a w dalszej kolei wzmożony ruch inwestycyjny, o to bowiem chodziło i tego się spodziewano. Istotnie, w ten sposób powstrzymano proces więdnięcia wyższych form gospodarczych, ale nie uzyskano rozmachu inwestycyjnego, gdyż to było w ogóle niemożliwe. Ugodzono natomiast bardzo dotkliwie w sektor przedkapitalistyczny, powiększając jego sklerozę, a następnie upadek. Stąd pauperyzacja wsi i upadek rolnictwa. Krytyka sanacyjnego etatyzmu wcale nie oznaczała, że Staczniuk proponował liberalizację gospodarki i tworzenie państwa minimum. Jego zdaniem byłoby to błędne, gdyż większość Polaków charakterologicznie nie pasowała do kapitalizmu. Krytykował tym samym liberałów, którzy wrodzony indywidualizm Polaków uważali za pierwszorzędną i pozytywną wartość. Zazwyczaj kładli oni nacisk na ideę wolności jednostki. Idea ta w wydaniu polskim to zdaniem Staczniuka nic innego jak zasada nagiej egzystencji. Podkreślano w ten sposób dziewiczą czystość wolnej od wszystkiego jednostki. Wszystkie elementy naszej ideologii grupy, cała polskość ma w sobie zasadnicze zaprzeczenie dla problemów ekonomicznych. W Polsce międzywojennej istniało duże pomieszanie pojęć, gdy chodzi o etatyzm i zachodnie wzorce liberalne. Staczniuk uważał, że zarówno obóz etatystyczny, jak i obóz liberalny nie rozumiały istoty rzeczy. Szczykono się indywidualizmem, więc obóz liberalny chciał przenosić angielskie wzorce kapitalizmu wolnokonkurencyjnego opartego o inicjatywę prywatną. Tymczasem, zdaniem Staczniuka, takie mechaniczne przeniesienie zasad na polskiej podglebie nie mogło zaowocować niczym dobrym, gdyż polski indywidualizm był indywidualizmem wegetacyjnym. Minimum egzystencji i lenistwo to marzenie wielu, warunek szczęśliwego życia. Z masy narodu polskiego nie wyodrębniła się klasa socjalna kapitanów przemysłu i nie stanie się to już nigdy. Wypełnienie tej luki między rzeczywistością gospodarczą a wyobrażeniami o niej musiało zaowocować dotowaniem i sztucznym podnoszeniem oaz wysokiego wzrostu. Szedł za tym wzrost ingerencji państwa, które rozszerzało swój wpływ, co oczywiście pasowało biurokracji polskiej. Aparat biurokratyczny znalazł się przed zadaniem objęcia całego szeregu dziedzin w oazach wysokiego poziomu, a także w sektorze przedkapitalistycznym. Skłonności ku biurokracji leżą w naturze polskiej, z jej wolą minimum egzystencji, przed poszczególnymi indywiduami, wchodzącymi w skład biurokracji, otworzyły się niespodziewanie nowe perspektywy awansów, karier i rozszerzania zakresu kompetencji. Liberałowie w ingerencji państwa widzieli przyczynę wszelkiego zła, mylili więc, zdaniem Staczniuka, skutek w przyczyną. Błąd w ocenie sytuacji gospodarczej kraju popełniała w przekonaniu Staczniuka również lewica, włącznie z obozem komunistycznym. Lewica krytykowała kapitalizm, co było to głębokim nieporozumieniem, gdyż aparatura pojęciowa marksizmu nie odzwierciedla sytuacji polskiej. Niemało komizmu tkwić musi w zachowaniu się ludzi, którzy przyjonewuszy całą aparaturę pojęciową odbijającą od rzeczywistości angielskiej z powagą zaczynają ją stosować w Polsce. W kraju, gdzie typ produkcji przedkapitalistycznej miał olbrzymia przewagę nad wytwórczością kapitalizmu, gdzie grupa robotnicza, zatrudniona w oazach kapitalizmu, w Łodzi i na Śląsku, z trudem przekroczyła 500 000. Wszystkie teorie Mara, konfrontowane z rzeczywistością polską, były nieżyciowe. Staczniuk, krytykując nieprzystawalność teorii Karola Marksa dla diagnozowania polskich problemów gospodarczych, paradoksalnie popierał rozwiązania komunistyczne, to znaczy nacjonalizację przemysłu i industrializację Polski na wzór ZSRR. Uważał, że Polska może być krajem samowystarczalnym, wystarczy tylko wszystko dobrze rozplanować i stworzyć park przemysłowy. Metodą rozbudowy kraju będzie i musi być ustrój gospodarki planowej scentralizowanej. Tylko w takiej gospodarce jest możliwe przetopienie entuzjazmu i ofiarności narodu na wysoką akumulację w formie wzmożonego wytwarzania środków produkcji. Staczniuk twierdził, że Polska ma do nadrobienia długi okres zastoju, a w postulowanej przebudowie kraju Polacy mogą liczyć tylko na siebie. Tego typu poglądy powodowały, że przez prawicę Staczniuk postrzegany był jak komunistyczny agent, lewica zaś postrzegała go jako faszystę. W czasie okupacji związany był ze stronnictwem zrywu narodowego antyklerykalnym odłamem Stronnictwa Pracy. Okres powojenny był równie płodnym okresem w jego twórczości. Stosunek Staczniuka do komunizmu był niejednoznaczny. nowy ustrój dusił sektor tradycyjny, który zdaniem Staczniuka był przeszkodą dla rozwoju gospodarczego Polski, jednak z drugiej strony, zgodnie ze swoją koncepcją kulturalizmu, uważał on, że przemianom gospodarczym towarzyszyć powinny przemiany świadomości narodowej. Należało zmienić ideomatrycę, która kształtowała zachowania społeczne w Polsce od XVII wieku. W swoich powojennych pracach Staczniuk starał się nadal przekonywać czytelników do swoich koncepcji. Początkowo jego książki ukazywały się oficjalnie, później miał coraz większe problemy z cenzurą. Komuniści zaczęli obawiać się jego tez, które odbiegały od założeń teoretycznego marksizmu, pomimo tego, że konkluzje Staczniuka szły w podobnym kierunku co rozwiązania gospodarcze komunistów. Coraz większa totalizacja systemu stalinowskiego spowodowała w konsekwencji aresztowanie Jana Staczniuka i zakończenie jego twórczości pisarskiej. Podstawowa kwestia, do której chciał przekonać komunistów rządzących Polską, był problem rewolucji kulturowej, którą propagował. Jego zdaniem same przekształcenia w dziedzinie gospodarczej nie wystarczą bez zmiany nawyków i przyzwyczajeń Polaków, stąd postulat stworzenia drugiego frontu III Rzeczypospolitej. Tym terminem określał on nowo powstałą Polskę Ludową. Front przekształceń własnościowych obejmowałby nacjonalizację przemysłu i reformy rolną uzupełnionych o zmiany w sferze świadomości i kultury. W ten sposób stykają się ze sobą dwa fronty walk i dążeń. Jeden front to rewolucja kulturowa, wspierająca się o humanistyczną ideomatrycę, drugi zaś to już zwycięsko zakończona walka o uspołecznienie środków produkcji i gospodarkę planistyczną. Zdaniem Staczniuka, choć oba te fronty wyrosły z różnych tradycji i w innych okolicznościach, to były ze sobą zbieżne. Bez spełnienia tego drugiego warunku, to znaczy rewolucji kulturowej, nastąpić mógł zdaniem Staczniuka upadek projektu socjalistycznego. Zasady indywidualizmu wegetacyjnego obejmowały bowiem wszystkie warstwy społeczne i obowiązywały w każdej dziedzinie niezależnie od tego, czy była to fabryka, gospodarstwo rolne, czy sala wykładowa. Staczniuk krytykował również naukę polską za jej stagnację i brak powiązania z autentycznymi potrzebami ludności. Postęp nauki związany jest z ogólną tendencją społeczeństwa do rozwoju. Nauka rozwija się wtedy, gdy jej odkrycia są bodźcem do działalności na różnych polach. Dyspozycje emocjonalne i umysłowe narodu nie mogły powstać i rozwinąć się w oderwaniu od podłoża społecznego, twierdził Staczniuk. Tam, gdzie kierunek woli społecznej jest inny, nie może powstać umysłowość naukowca jako zjawisko społeczne. Nie istnieje też kult nauki, brak też atmosfery zapotrzebowania na nią. Rzekome organy naukowe w oderwaniu stają się tragicznymi kikutami. Można mianować setki profesorów, dać im laboratoria, pracownie itd. itp., po to tylko, aby stworzyć śmieszne namiastki w postaci bezwyjściowego przyczynkarstwa, oderwanych z konieczności badań i opracowań. Powstaje dziwaczna dłubanina, fetyszyzm nauki dla nauki, powaga scholastycznych autorytetów, przysłowiowy kwiatek przy kożuchu. Tak oceniał stan nauki polskiej w okresie międzywojennym, zarówno tej powstającej w ośrodkach katolickich, jak i tej, która przeszła przez sito laicyzmu. Wysunął postulat przemian świadomościowych i kulturowych obok przekształceń własnościowych. Postawienie sprawy w ten sposób nie mogło spodobać się komunistom, których ortodoksyjny marksizm nakazywał widzieć zmiany kulturowe jako produkt stosunków społecznych, a nie na odwrót. Komuniści krytykowali tylko wyższe warstwy narodu, natomiast proletariat miał być klasą zdrową moralnie. Tymczasem według Staczniuka wszystkie warstwy narodu przesiąknięte były współkulturą, więc konieczna była rewolucja kulturowa. Stalinizm nie tolerował alternatywnych interpretacji własnych założeń, więc Staczniuka aresztowano pod zarzutem propagowania faszyzmu, co w tamtych czasach oznaczało karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono mu na więzienie. Z dzisiejszej perspektywy łatwo dostrzec, że komunizm wzmocnił wiele negatywnych cech narodu polskiego, takich jak lenistwo, byle jakość dzieła, cierpiętnictwo i narzekanie, które to cechy ideolog Zarugi określał mianem współkultury. Wzorem Fryderyka Niechego Jan Staczniuk przewartościowywał wszystkie wartości, odrzucając znaczną część nowożytnej kultury polskiej. Dokonywał radykalnej dekonstrukcji większości patriotycznej narracji tego, co rozumiał przez polski ideał grupy. Dowartościowywał prehistorycznych, mitycznych Słowian, przypisując im cechy pozytywne. Doceniał również reformację i humanizm, krytykował kontrreformację i oskarżał ją o doprowadzenie do upadku Rzeczpospolitej. Miał odwagę pozytywnie ocenić bilans zaborów dla rozwoju ekonomicznego kraju, niepodległą Polskę krytykował natomiast za recydywę saską. Staczniuk szacunkiem darzył pozytywistów za pracę organiczną i niechęć do romantycznych powstań. Pozytywnie oceniał również wczesną endecję, oczywiście dopóki ruch ten nie uległ katolicyzacji. Z socjalistów polskich cytował często autora Legendy Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego. Był także pod dużym wrażeniem twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Ideologia kulturalizmu zawierała jednak duży bagaż destrukcji. Negował chrześcijaństwo, idealizując jednocześnie prasłowiańską i pogańską tradycję, z czego wynikała krytyka polskiego mesjanizmu i większej części nowożytnej kultury polskiej. Postulaty przekształcenia charakteru narodowego Polaków, które wysuwał Staczniuk, wydają się utopijne, a powiązanie panującego w Polsce systemu wartości, jako źródła wad narodowych jest wysoce dyskusyjne. Jednak jedno nie ulega wątpliwości, Jan Staczniuk był niezwykle interesującym i oryginalnym myślicielem, a wiele jego spostrzeżeń dotyczących narodu polskiego pozostaje aktualnych do dzisiaj. Jak się lektura spodobała, to chciałbym, żebyście polubili film i zasubskrybowali kanał. Także żebyście się filmem podali znajomym.